Cześć, tu Dorota. Mam dzisiaj dla Was pomysł na zagospodarowanie starej puszki. U mnie w roli głównej wystąpiła puszka po kawie. Najpierw przygotowuję sobie grunt, czyli ścieram papierem ściernym tą śliską powierzchnię puszki, żeby media lepiej do niej przywierały. Zagesowałam od zewnątrz białym gesso, jak widać nieco niedokładnie. Od wewnątrz natomiast i od spodu maluję puszkę na czarno. Będę całą puszkę oklejać wyciskami z masy samoutwardzalnej. W związku z tym przygotowuję sobie teraz foremkę. Ta foremka będzie niezbyt równo nałożona, w sensie będą takie góry, doliny. Dlatego też nie przejmuję się tym, jeśli z tyłu tego wycisku nie mam zbyt równo. Po prostu taka jest uroda tej foremki. Jeśli gdzieś powstanie mi dziurka przy tym wycisku, uzupełniam ją sobie od spodu dodatkową warstwą masy samoutwardzalnej. Dopóki ta masa jeszcze nie wysycha, będę już ją przyklejać do puszki, po to, aby dopóki kiedy jest plastyczna, ona mi fajnie tą puszkę objęła. Od spodu w celu przyklejenia tego wycisku przyklejam go na heavy body medium, nadmiary obcinam nożykiem do tapet. Żeby okleić całą puszkę, no to wiadomo, będę miała kilka takich placuszków do oklejenia i trzeba te placuszki sprawnie ze sobą połączyć. Ja nie przejmuję się tym, jak będę miała to łączenie. Zaraz Wam pokażę, że przyciągam jak gdyby te placki do siebie i delikatnie przyklepuję te miejsca łączenia. Nadmiary oczywiście usuwam nożykiem do tapet. Jeśli zrobi mi się jakaś dziurka przy łączeniu, wówczas jak gdyby rzeźbię w tej masie jakiegoś kwiatka czy po prostu jakąś rozetkę po to, żeby nie było widać tego miejsca łączenia i w ten sposób jakby kontynuuję, dociskam wzór. Od góry zostawiam sobie wolną przestrzeń, ponieważ będę ją maskować jeszcze jednym wyciskiem. Po połączeniu wszystkich placuszków na końcu powstała mi dziura, którą uzupełniam tymi kawałkami, które odcięłam sobie z górnej czy też z dolnej części puszki. Odrywam je sobie, jeśli są takie w miarę ładne te kwiatuszki możliwe do oderwania, a dziurki uzupełniam kuleczkami po prostu z masy, które też tam rzeźbię patyczkiem do szaszłyków, dłutkiem czy dziobakiem do skór. Część, jak widzicie, również odcinam sobie nożyczkami po to, żeby złapać fajną formę pasującą mi akurat do tej dziurki. Dopóki masa jest jeszcze nie całkiem wyschnięta, modeluję sobie też tą górną część i dolną część puszki, gdzie podklejam takie półperełki, które będą maskować mi to nieładne przejście zasadniczego odlewu na puszce. Całość ponownie gesuję, natomiast używam bardzo mało gesso, po to, żeby gesso nie zalało mi tutaj teksturki, jaka fajnie już powstała na puszce. Czas na kolor. Pierwszą warstwę farby nakładam bardzo rozwodnioną, to znaczy zarówno ją sobie rozwodniłam na tacce, jak i psikam bezpośrednio na ten odlew, po to, żeby na pewno farbka pościekała mi we wszystkie dołki, dołeczki, zakrętaski, a nie utrzymała się tylko na powierzchni tego odlewu. Zależy mi, żeby właśnie pokryła na tym etapie kolorowania wszystkie spodnie warstwy. Ja wymyśliłam sobie, że to będzie u mnie, ma być taki efekt ombre, w związku z tym moja dolna część puszki będzie bardziej napigmentowana, obłożona kolorem, kolorowa, a górna część puszki mniej, aż będzie przechodzić do białego.
Fajnie jest w tym momencie wyznaczyć sobie miejsce, do którego ma przychodzić kolor, a od którego już projekt ma być biały lub też po prostu schodzić z tego koloru. Uznałam, że moja puszka jest za mało napigmentowana, nałożona kolorem właśnie w tym fajnym kolorze takim fuksjowym. W związku z tym poprawiam ten kolor, ale już go praktycznie wcale nie rozwadniając. Cały czas ten odlew jest jeszcze mokry. W związku z tym, jak położę teraz ten kolor, to odstawię puszkę denkiem do góry, aby on mi zaczął ściekać do niższych partii. Tak po prostu do góry nogami, żeby grawitacja zrobiła za mnie robotę barwienia tej niepokolorowanej jeszcze części puszki. Jak widać, nakładam tutaj całkiem solidnie tej farbki. Jak już farba mi wyschła, a musi być taka naprawdę fajnie wyschnięta, żeby gesso się nie rozmazało, wówczas całą teksturkę rozbielam gessem. Dzięki technice suchego pędzla wszystkie tekstury, wszystkie tutaj fajne kwiatuszki będą na puszce widoczne, przy czym gesso w tej części puszki, która ma być biała, odcinająca się, nakładam bardzo solidnie, aż wklepując to gesso tam, gdzie za bardzo ściekła mi różowa farba. Natomiast im bliżej ciemnego różowego, tym tak po prostu tylko pędzelkiem całuję te kwiatuszki, żeby były widoczne, ale żeby nie pobarwiły się zbytnio na biało. Uznałam, że moja puszka jest jednak zbyt biała, w związku z tym po prostu narysowałam sobie różową krechę, do poziomu której ma schodzić mi kolor różowy i powtarzam zabieg z barwieniem różową farbką. Nakładam ją całkiem solidnie, natomiast praktycznie suchym pędzelkiem skupiam się na nałożeniu jej bardziej właśnie we wszystkie zagłębienia, żeby powstały takie cienie i nieco rozwadniam też tą farbkę, żeby znowu zadziałała mi grawitacja. Natomiast tym razem nie chcę, żeby ta farbka już w większej ilości podciekła mi na białe, w związku z tym będę puszkę stawiać tak, jak powinna stać, czyli białym do góry i grawitacja spowoduje, że farbka ścieknie mi w dół. Ponownie zabieg z rozbielaniem, natomiast teraz już nie wbijam tego gesso do górnej części puszki, a po prostu rozbielam całość teksturki, starając się, aby to rozbielenie było jak najmniejsze w dolnej części puszki. Nie ma projektu bez cienia, w związku z tym tutaj również cień ma nadać mi głębię. Stosuję czarną farbkę praktycznie suchym pędzelkiem. Jak widzicie, jeśli nałoży mi się za dużo, staram się od razu paluchem nadmiar ściągać. Chcę, aby ta farbka weszła mi w rowki tutaj pomiędzy tymi półperełkami oraz w zagłębienia znajdujące się jak najbliżej właśnie tego dolnej części puszki. Jeśli nałożyłam sobie zbyt dużo i paluch nie dał rady, ponieważ farbka wyschła, to oczywiście mokra chustka albo papier toaletowy, ręczniczek papierowy też da radę ją zetrzeć jeszcze. Ja tu porządnie nakładam tego cienia, lubię sobie cieniować. Czasami jak już polecę cieniem, to czasem cały projekt, ale tu udało mi się powstrzymać. Ponownie powtarzam zabieg z bieleniem gessa, natomiast już naprawdę bardzo, bardzo delikatnie. Mój projekt jest już gotowy. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i że również pokażecie swoje projekty na upcycling puszki.